Gdzieś początki setów tutaj, drugim na przykład w naszym wykonaniu i czwarty bardzo dobrze w zagrywce, w obronie pograliśmy i odskoczyliśmy na 5-6 punktów i rywalowi opadły ręce i do końca seta dociągaliśmy tą przewagę. Podobnie było w trzecim i w piątym secie, tylko niestety na korzyść GKS-u. Jedynie pierwszy set był wyrównany, gdzieś tutaj badały zespoły teren, że tak powiem, a później no to kto lepiej zaczynał sety i lepiej zagrywał, blokował, ten set po prostu wygrywał. Myślę, że na pewno w jakiś tam sposób cieszy, bo już gdzieś w tych poprzednich meczach z Radomiem w Zawierciu naprawdę uważam, że na te punkty zasługiwaliśmy, no ale gdzieś nam uciekały końcówki. Wiemy, że ten punkt już niewiele nam w tabeli zmieni, ale no gdzieś tam pokazuje, że potrafimy jednak w tą siatkówkę grać. No szkoda, że tego meczu nie wygraliśmy, chociaż no patrząc na wynik tiebreaka, raczej szans w nim nie mieliśmy, ale uważam, że graliśmy naprawdę dzisiaj całkiem nieźle. Po prostu Gieksa gdzieś momentami bardzo dobrze zagrywała i blokiem nas zniszczyli, więc to były te dwa elementy, którymi oni momentami byli od nas lepsi.